Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Tak miało być, że po Wielkim Poście mieliśmy się nie spotykać, ale wczoraj na liturgii Wigilii Paschalnej ojciec Paweł Dorobot, który mówił kazanie, powiedział, że ten, kto spotyka Jezusa Zmartwychwstałego, nie może nie mówić o Nim, nie może nie świadczyć o Nim. No i to zapadło mi w serce, wziąłem to do serca, te słowa, i tak gdzieś właśnie to odkrywam. Mam takie doświadczenie rzeczywiście, że im bliżej jestem Pana Boga i mocniej Go doświadczam, nie mogę o Nim nie mówić. Nie mogę milczeć. Nie mogę przestać świadczyć o Nim. Też słowem, ale też i przykładem. Oczywiście. Dlatego postanowiłem sobie przez oktawę wielkanocną nagrać jeszcze jedną małą serię takich rekolekcji paschalnych. Takie rekolekcje w oktawie. Chciałem je nazwać poranki wielkanocne. Te poranki wielkanocne są bardzo ciekawe i bardzo motywujące i myślę, że ważne też w odkrywaniu naszego wspólnego chrześcijaństwa, doświadczenia Kościoła. Te poranki, kiedy przychodzi Chrystus zmartwychwstały, ale też te poranki, kiedy ludzie szukają Chrystusa, bo nie wiedzą, gdzie jest, nie wiedzą, gdzie jest położony, a grób jest pusty. I co teraz zrobić? Kiedy dzisiaj, jeszcze w niedzielę, czy już w niedzielę, tak naprawdę, po Wigilii Paschalnej pomyślałem sobie i obiecałem, że nie idę spać. Taką noc się nie śpi. Nie powiem, że mięczaki śpią tej nocy, choć pewnie też. Ale może bardziej świrusy, takie jak ja, takiej nocy nie śpią. Pomyślałem sobie, że pójdę sobie na nieopodal położony na obok naszego domu zakonnego kopiec Kraka czy Krakusa, nigdy też nie wiem do końca, jak on się nazywa tak naprawdę, i tam przywitam poranek, tam przywitam słońce, że będę czekał. I kiedy sobie przyszedłem po czwartej, było jeszcze ciemno, pusto, cisza, jedynie śpiew pierwszych ptaków, cudna sprawa, naprawdę, po co spać, jak można takie piękne rzeczy przeżywać i doświadczać. Wziąłem sobie Ewangelię Janową i chciałem przeczytać właśnie pierwszy fragment spotkania Jezusa po śmierci, a właściwie po zmartwychwstaniu. I przeczytałem ten fragment spotkania z Marią Magdaleną. Święty Jan napisze, że Maria Magdalena wyszła wczesnym rankiem, nim jeszcze było ciemno, nim jeszcze słońce nie wstało, i poszła do grobu, żeby spotkać Jezusa. I co zobaczyła? Że grób był pusty. I to ona pierwsza zobaczyła Jezusa. Pierwsza ona. Ta, która tęskniła, ta, która kochała. Ta, która całe swoje życie zawierzyła Jezusowi, byśmy tak powiedzieli. Całą na jedną szalę położyła. Dla niej liczył się tylko Jezus. Więc gdy umarł, kiedy go pochowano do grobu, ona o niczym innym nie myślała, jak tego, żeby się z nim spotkać. Żeby go tylko zobaczyć. Gdy rozważałem sobie tę scenę, czytając te słowa, tak sobie też pomyślałem, no chciałbym być tak jak Maria Magdalena. Wstałem przecież wczesnym rankiem, żeby go spotkać. I gorąco się modliłem w czasie tej drogi. Panie Jezu, daj mi się dzisiaj spotkać. Daj mi się dzisiaj doświadczyć tak mocno, tak prawdziwie. Już taką cząstkę mocną przeżyłem w czasie Wigilii Paschalnej, ale teraz tutaj, tak na samotności, tak sam na sam. I odkryłem coś bardzo mocnego, coś bardzo mocnego i coś dla mnie ważnego. Nie umiem być jak Maria Magdalena. Nie umiem tak kochać, nie umiem tak tęsknić. Nie umiem tak postawić całej szali na Panu Bogu. Nie, no bo mam tyle swoich skarbów, mam tyle swoich, nie wiem, tego wszystkiego, co w życiu zarobiłem, co moich takich zdobyczy, nie, których boję się zostawić Panu Bogu, czy komukolwiek. A trzymam sam siedzę przy tym skarbcu. Za mało kocham, za mało tęsknię, ale bardzo bym chciał. Mam straszne, wielkie chęci i wielkie pragnienia. Choć tak nie potrafię, to bardzo bym chciał. Ja wiem, że czasem ktoś może powiedzieć, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Ale tam pal 6. Tu nie chodzi o to. Ja bym bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał tak jak Maria Magdalena. I dobrze, że Maria Magdalena jest świętą, bo ona nam w tym wszystkim pomaga. I chciałbym Cię dzisiaj, święta Maria Magdaleno, poprosić o to, żebym też miał w sercu taką tęsknotę, żebym w sercu miał też takie pragnienie, żebym miał w sercu tak wielką miłość, jaką Ty miałaś do Jezusa. Żebym miał taką tęsknotę, żebym wreszcie ciągle Go szukał.
kiedy mi się zgubi. A tak naprawdę, kiedy ja się zgubię Jezusowi, żebym pozwolił Mu się znaleźć. Żebym tylko chciał Jego i nikogo więcej. I to nie musi być jakaś wielka mistyka i kontemplacja, bo to jest życie, życie codzienne chrześcijańskie. Kochać Jezusa ponad wszystko. I tylko za Nim podążać, tylko za Nim iść. Wczesnym rankiem, nim jeszcze inni śpią, budzić się wcześniej i do Ciebie Jezu przychodzić. Budzić się wcześniej i Ciebie spotykać. Rezygnować nawet z tego snu i spotykać się z Tobą. Bo wiem, że to jest najprawdziwsze spotkanie. Najprawdziwsze spotkanie. Dzisiaj, kiedy tak patrzyłem, obserwowałem w nocy jeszcze sztuczne światła, ale kiedy przychodziło to słońce prawdziwe, to te sztuczne światła znikały. A to światło prawdziwe coraz więcej oświetlało. Coraz więcej szczegółów widziałem na Krakowie i okolicach. Kiedy jest Chrystus, kiedy On przychodzi, kiedy wypełnia moją tęsknotę, moje pragnienia, to tak się dzieje. Niepotrzebne mi są sztuczne światła, niepotrzebne mi są pozory, pozory miłości. Ja żyję tymi pozorami, tymi oparami. To wszystko nie jest potrzebne, bo w Chrystusie to wszystko się spełnia, w Chrystusie to się wszystko dokonuje. W Chrystusie jest taka najprawdziwsza radość, w Chrystusie taka jest najprawdziwsza, doskonała światłość, doskonała miłość, nie? Prawdziwa, w pełni. W Chrystusie też chcę spotykać swoje życie. Wczoraj też wieczorem poszedłem na miasto, w Krakowie, podglądać, jak jeszcze wigilie paschalne w innych kościołach wyglądają, skoro u nas się wcześniej to skończyło. I trafiłem do Dominikanów i tam takie zdanie usłyszałem. Nie wiem, kto to mówi, to kazanie. Może ktoś będzie oglądał ten odcinek, kto był na tej wigilii, zna tego ojca, to napiszcie w komentarzu. Że on napisał, że Triduum Paschalne to jest biografia człowieka przeczytana przez Jezusa. I tylko przeczytana przez Jezusa, przeczytane życie moje przez Jezusa jest życiem w 100% najlepiej odkrytym, przeczytanym. Nie? Tylko w Chrystusie mogę odkryć swoje życie. Inaczej ciągle by się błąkał w ciemnościach. To jest pierwsza myśl, a druga też myśl o Chrzcie Świętym. Fajnie ten ojciec powiedział, że Chrzest Święty to jest taki moment, kiedy Jezus mówi swojemu Ojcu o nas. Mówi nasze imię, naszą historię, to kim jesteśmy, jacy jesteśmy, że nas bardzo kocha. Opowiada z wielką miłością i czułością o nas, o każdym z nas, do swojego Taty Niebieskiego. I to jest doświadczenie takiej miłości. Myślę, że Maria Magdalena to doświadczała. I ona doświadczyła to, że jej życie przeczytane jest przez Jezusa. Nie przez ludzi, którzy osądzają niesprawiedliwie, oceniają, przekreślają, wyrzucają, szufladkują. Ale życie przeczytane przez Jezusa jest życiem przeczytanym z miłości, z chceniem, z kochaniem i z wielką tęsknotą. Dużo, dużo dzisiaj powiedziałem, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tak o tym zacząć. Że ta Wielkanoc, że to zmartwychwstanie to jest taki czas tęsknoty, wielkiej tęsknoty za Panem Bogiem. Wielkiej tęsknoty za tym, żeby ciągle On był w moim życiu. Żeby ciągle to serce nieustannie biło dla Niego i żebym żył tylko dla Niego, bo żyć to jest On, bo żyć to jest Chrystus. Takiej oktawy, takiego zmartwychwstania i takiego życia każdemu z Was życzę. Szczęść Boże i do zobaczenia pewnie już jutro.